Nie, potrzebuję kogoś, kto wygląda na potężnego wojownika. Starego dziada Janusza zrobimy. Janusz Polak. Z 10 punktami w siłę. Chyba jaki wkurwiony Janusz Polak, ale który z koksem. Jak go levelujemy? 2 w wita, 2 w atak. Pod poison. Będzie jadem pluł. Nie, to jest dobry wojownik, ja już widzę. A jest taki Sword and Sandals, by można było zrobić fajną taką gierkę na Steama, mi się wydaje. Raz, dwa. Nie musicie mnie pilnować, widzowie, żebym po prostu w mądrzejszy sposób staty rozdawał. Bo ja raszuję jedną rzecz, a tutaj trzeba bardziej zbalansować te statystyki. To wszystko. Na przykład teraz w życie by chyba pasowało pójść. Przecież ja sobie podwoję. A ty ma włosy śmieszne. No, pierdole! Nie, no dobra, wytnij to zajw, bo to wstyd. Dawaj, full level w życie. A ja mam życie. No, powiedziałem, że stary, muszę lepiej dysponować tym i co zrobiłem? Wydałem, stary, wydałem w siłę, tak? Ta, no, debil. No, nie, ja nie myślę, stary, nie? Muszę lepiej dysponować statami. Tymczasem przychodzi level, wydaj wszystko w siłę. No, zjeb. Poison. Toksyczny Janusz. 40. Jakbym zrobił takiego gigatanka. Dobra, widzowie, zrobimy gigatanka. Wydam multum punktów w defa. To w sumie nie będą cię mogli zabić, jak ci nie będą mogli trafić. A ich będę bił po 20. No, Janusz Polak tank. To jest, widzowie, pomysł na gierkę. Patrz, on już jest dobry. Dawaj def, sprawdź staty, żeby zadziałały. Dobra, 14 koła. Szósty poziom teraz na nowy. 9 defa, bardzo dużo. 2 defa, 11 armora. Siemka, Nekurix. Nie, widzowie, myślę, że dobrze kminie z tankiem teraz? Ty zbyt agresywnie gram w tę grę. Czy będzie magiem grane? No, będziemy grać na pewno. I uwielbiam mieczy i sandały. Muszę więcej w nie pograć, bo uwielbiam w to grać. Dobra, gdzie dojdziemy Januszem? Widzowie, dajemy obstawienie. Do jakiego momentu dojdzie Janusz? No patrz, typ ucieka. Za frajerska chmura. Uff. Czwarty boss. 13 defa, jest git. Ej, ta pierwsza broń jest strasznie silna. Jak się gra pod siłę. 3 defa, 40 armora. Pasowałby chyba w atak teraz przeinwestować, nie? Dwa punkty w staminę. Muszę mieć 2 punkty w staminę minimum, żeby takiego Oho! Doubling in magic. Oszust, wasz stary to jest oszust, co wygadacie za bzdury.
Przecież wytłumaczył gdzieś w komentarzu na YouTubie, że to jest po prostu inny poziom trudności, jak sprawdzasz coś na necie. Starmora 32. O, ten dobry przeciwnik. W co miałem dać teraz? W staminę 2 punkty, tak? Dam 1. 62 i 1. Dam radę. Ze świnią walczy, stary. To jest sakryt. 1 punkt w staminkę. Dla regenu. 3 punkty w atak. Dla trafienia. Znowu mi nie starczyło na chest plate'a, ale mi starczy na shielda. Dobra, jestem teraz... ile ma defa? 3. Jest bolid pod full charyzmę? Jest, jest nawet bardzo silny. Mój build polega na tym, że uderzam mało, ale zawsze. I wszystko blokuje. No i super bolid mam. No i tak trzeba grać w tę grę. Mała szansa na trafienie mnie. A ja trafiam przeciwnika, pa, i po 25 i cały czas jest damage. Essa. Kronos, 9 defa. A Janusz. Z wąsem. No ja zbyt agresywnie grałem. Widzicie, trzeba na spokojniej, stary. Wyczekać. Rola zrobić. Nice. Ile on ma ataku? 9. 35, lipa. Bardzo wolny jestem, ale nie zależy mi na tym agi na razie. Zaraz mu się skończą strzały. On ma ich 5 czy 10? 5. Dobra, ninja to jest leszcz totalny. Dobra, ten build świetnie działa. Co prawda ja mam mało tego damage'a, bym go chętnie podbił, ale... nie, no jest wystarczająco. Zarobimy! Chłopie, tanka! Mieliśmy robić tanka, robimy tanka. Co byście dali kolejny poziom? Słucham pomysłów. Wszystko rozważę, wszystko wezmę pod uwagę. Twoje zdrowie? Kurwa, bardzo miło. Teraz mi się zdrowie przyda akurat. Siła. Ja bym wydał siłę chyba tak do 15. Ile mam? Ja mam 8 ataku, to jest dużo. Nice, taki 110. Zobaczymy, czy mu napierdolę. Pa, na lajcie. Nyx się nazywał. Essa. Nie daje siły do 15. I def. Ty, to jest turniej. To jest trzeci turniej, nie? Ej, kupić coś nowego, czy oszczędzić siano? Pała co mi da? 15 minimalnego damage'a. Ale pała mi odbierze, słuchajcie, szansę na poison. Nie wiem, kupować pały czy nie, widzowie? Jedynka kupować, dwójka nie. Nie kupuję. A ja mam 3 starmora. Nie no, jakbym kupił broń, która mi da 15 minimal damage'a,
to nami widzowie da 50% więcej obrażeń. Jak się wywalisz, to idę spać. A jak przejdę grę teraz, będziesz ze mną siedział do 7 rano? Okej, okay, to deal. Widzowie, to nie idziecie spać, aż nie skończę tego rano, dobra? Nie no, dobrze teraz siadły te stagery. Nie no, build pod defa najlepszy. Easy. Janusz serce mu wyrwał. Dobra, mój Nemezis. On ma 10 ataku. Wygram czy nie? Ale ty ma range'a dużego. Oho. Ej, chyba robię to. Nie! Nie! Zapyszyłem! Nie! O! Jest! Dobra, jest! Jest progres! Czwarty jest chyba łucznik, nie? Potrzebuje trochę agility. A po co mi agility, jak po prostu mogę go wytankować? Jeden level w siłę, widzowie, co o tym myślicie? Po co mi stamina większa? Mam 300 armora, jestem giga kocur. Ta. Ja pierdolę. 5 koła w dupę. Ty mnie strollował. Nie mogę poczekać. To na Will of Windy w takim razie potrzebuje więcej movementu. Nie wiedziałem, że Whirlpool zawsze ignoruje obronę. Zawsze? Nie no, to wiem, dzikus, jak działa. Ale nie wiedziałem, że to po prostu defa penetruje. Easy. Nie no, 5 koła golda w dupę to boli, nie? Boli, widzowie. Oho, typ pod szałty. Typ szałta za 50 dał, pozdro. Jak to jakiś giga kozak. Build pod szałty jest chyba najsilniejszy, nie? O, szybka walka. No, chodu. O kurwa, jak przeskoczył. No! No przecież to jest jakiś joke. Jak jestem 10k golda w dupę, już przez pecha. Nienawidzę tej gry. Nie będzie streamowana dalej, jak tak będzie wyglądało granie w nią. O, kolejne sajchapy wali, no. Ile miałem dać tej siły? 18? Dawaj, witaj, Adam. Ile kosztuje upgrade broni? 10 koła. Biorę, widzowie. 40 za 10 koła, dawaj pancerze. Ej, nie mogę stary nawet nic kupić, jestem tak nadziany. Mam wszystko najlepsze. Ej, jestem taki dziany, że mam wszystko najlepsze. Co teraz? Z 2 agi? No tak właśnie wyszło, które suszy kraken. Ty, jakie ja mam range'a tą bronią zajebistego. Hity po 50 są chyba wystarczające, myślę. Nie? No. To trzeba wolno progresować z damage'em w tej grze.
No dobre hity wchodzą. Dobra, w co idziemy? Chat. Def. 24 defa. Turniej. Marksman. Wid, to masz mieć tylko tyle, żeby cię nie zwanshotował w razie czego typu na turnieju. Aha, mikstura na stary 200 armora, pozdro. Jest dobrze. Typ z wielką pałą. Lodowy gigant to jest, widzowie. Oho. Janusz najlepszy. A patrz, jak Janusz ma klatek i koksu. Essa! Total Cox 320 i 6D. Ale ty będzie tankiem. Patrz, ty masz 700 effective HP. Ale nic nie bije. Oj, już pochap się. Przez mu zleciał elo. Frajer. Ale go walimy, nie? Bambika na łeb. Stary pa! O, chłop nie wie, co się dzieje. Boom. 11 defa. Chyba by pasował w atak, które przywali, że mam go 10 tylko. Od stycznia nowa robota, zarobki 40% większe. O, hopie, no to essa! Widzowie, dzięki wam też mam teraz 40% większe zarobki od Twitcha. Ale powiem wam, że te fisy są tak dobre, że finalnie przeliczyłem sobie, że z Twitcha będę dostał 1000 zł więcej. Przy 2000 subskrypcji Partner Plus daje mi 1000 zł więcej. Czajcie to? Trochę beka, nie? Z podziału subów 50 na 50 na 70-30 przy partnerze Plus, mając 2000 subów, dostaje 1000 zł więcej z Twitcha. Typ pouciekał tylko po to, żeby w pizdę dostać na koniec. To nie jest zły wojownik. Na pół go przyciąłem, leszcza. 8 defa, ten na lajcie. Ale ma miecz fajny. Teraz widzę, w atak trzeba iść. 3 armora się napił. A jak życia ma w ogóle mało. Dobra, na lajcie. Atak. Szesnaście adzi, 10 defa. Dobra, nalaj się. Tylko on będzie uciekał, nie? A, dobry skok ma. Wiecie co, z tymi łucznikami to jest tak, że ja i tak do nich nigdy nie dojdę. Ale on mi nic nie... O, za stówę. Za 70, oj. Tak, strzelaj dolnym, stary. Zajebiście. Jemu się skończą chyba strzały zaraz. Nie? Tak. Dobra, jest gitara. Ale strasznie mnie obił. No ja nie dojdę do niego. Okej. Oj! 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 Regam sobie życie.
Easy. Co teraz zrobić z tymi frajerami, łucznikami? O, pa! Udawał i zmienił na łucznika. Więcej defa myślicie? A może agility trochę, żebym się poruszał trochę szybciej? Chyba trochę agility, wiecie, potrzebuję. Dam 2 punkty w agility. Jeden w def, jeden w atak. Na pewno nie potrzebuję damage'a. Gladiator. Gladiator, Gladiator, Gladiator. 6 defa. Ej, widzowie, ile mieliście lat, a nadal lubicie Sword and Sandals? W sensie, ile macie lat? Jesteście starymi chujami lubiącymi Sword and Sandals. Posłuchajcie się, ile macie lat. Ja mam 30 lat i to lubię. Ale z bratem się w to zagrywałem, mój brat ma 38 teraz. Stare fiuty, nie? Po 30 grający w Sword and Sandals, zabawne. Nie, chyba na tym playthroughsie to widzowie przychodzimy. Myślicie, że to jest czas zwiększyć damage, czy... Jak się mówi, że to jest cnotą? Tam czekanie? Cierpliwość. Czy cierpliwość jest cnotą? Ogier Salamander. Typ się Ogier nazywał. Nie no, def najlepszy stata w tej grze, stary. Szybko 60 siły w pewnym momencie dowalić i... Full def i wyjebane. Tylko def jest wyznacznikiem takim statystycznym. Ale jak będziesz miał pecha, to potrzebujesz mieć życia więcej. I co wtedy? Oho. A ty ma tak krótką broń, że nawet nie trafiał. Co idziemy? Death! Nie, bym dał chyba 2 punkty w życie. Każdy punkt w życie daje ile życia? 20? Go full death, stary essa. O kurwa. Ej, ja mam 180k. Ej, ja bym odłożył tego golda, nie? Ja taki jestem. Kupujemy coś nowego, czy odkładamy golda? Ej, odłożyć czy... Ja bym odłożył. Jaki jest boss teraz? Nie jest taka świnia wściekła? Minotaur. Jakie ma Minotaur staty? Kurwa, pokaż go. 16 level, 300 armora, 500 życia, 27 siły. Dobra, ty ma stary 10... Nie no, to jest jakiś totalny leszcz. Mam 200k odłożone i... Nie wiem, po co to w sumie odkładam. Na przypala albo wcale, widzowie. Tapa, jestem nieśmiertelny, hopie. Źle się to zestarzeje, nie? Coś tak czuję na tym turnieju już nawet. No Janusz Polak odłożył, no. Cosplay zrobiłem. Nie mogę lepszej broni, bo nie mam siły wystarczającej, żeby lepszą broń założyć. Polak odłożył, a i tak zginie. Nie zjadł, odłożył na później. Sok w lodówce trzymał 6 tygodni. Nie wypił go. I finalnie sok sfermentował. Więc wypił sfermentowany. Widzowie, jakbyście przyszli do mnie do domu i bym wam zaoferował coś do picia, to byście się napili, czy nie? Czy po ostatnich wydarzeniach byście odmówili? Ale ma miecz fajny, typo. Co? Czy ty mi właśnie zawalił za 270 ciosa?
I właśnie z uwagi na to trzeba uważać na takie odkładanie. Jego max hit to 350. Skąd ty to wiesz? Myślicie, żeby pasowało widać w Vita właśnie just in case na taką okoliczność? Agility ma duży rozstrzał damage'a. Easy. Golda Multum. 19 defa. Dziękuję. Free 3 idzie 10 zł. Fajna inicjatywa z tym halem w Dark Soulsach. Można się dorzucić do głównej nagrody? Ej, kurwa, widzowie, nie! Ale możemy zrobić... Jak ten challenge nam dobrze wyjdzie, to możemy zrobić kolejny i możemy wtedy zrobić dorzucanie się do nagrody. Bo to już jest wrzucone na YouTube'a. W sumie jakby wcześniej o tym pomyślał, żeby się inni mogli dorzucić, to by było super, no? Byśmy zrobili kolejny challenge. Kto robi już ktoś to, czy nie? Przyznajcie się, czy ktoś już ten powoli ćwiczył sobie Rauta do hita? Ile ty ma pancerza? Kurwa, walimy na... no, bez hitu. Mogłem w sumie to tak przemyśleć. Osobiście uznaję, że masz chuja nie szansę. Nie no, to i tak stary giga dobre, no nie wiesz kto bierze udział, nie? Oho, łucznik. O kurwa, ty. Nie to chciałem. Ja normalnym tego mogę bić akurat. To skoczył. Wyskoczył ten kurwa po piwko. 6 defa, świnia. Także widzowie, bierzcie udział w konkursie. Ale ty masz życia. No i co mu z tego życia? O! Ta w pewnym momencie ci walnie takim mieczem kryta za 300. Co?! Chopie, ja przewiduję przyszłość, nie? Wale punkty w życie. Bo to tak być nie może. Oho! Można mu ten hełm zwalić? I zobaczyć, jaki Marej prawdziwy? Nie! Oho! Essa! Almo ciem przynajmniej. Dobra, jest, okej. Okay. Udało się. Kupię sobie gear na 18 poziom. Myślisz, że to byłby już czas podmienić broń? Mi się wydaje, że konsekwentny damage jest dobry. Dwa defa. Dokładnie, po co będę złodziejowi Kowalowi dawał zarobić?
Fajnie, że go odepchnęło. A ten build na... Ten build właśnie na Whirlwindy i łuki, on chyba najszybciej farmi, nie? Oho, miecz, trzeba uważać. Ty, tylko ja mam tyle życia, że mnie miecz na krycie może zone-shotować. O, no to pozdro. Ta, czarodziej. No kurwa! Janusz Polak. Chytrość mu wyszła bokiem. Miecz, miecz i czary, Jezu. Ciężko. Nie, chyba mam już czat za mało damage'a, wiecie? Siedemnasty poziom. Wydaje mi się, że trzeba z siłą sprogresować. Dwadzieścia cztery na 27. Akurat mi braknie stary jednego poziomu. Ja pierdolę. No na 26 walne. No i co da mi taki upgrade tej siły? Chuja mi da. Zbroja na 18 jest, no a przed wejściem na turniej będzie. No kupię sobie giga dobrą zbroję wtedy. No i chujnia no stary z tą siłą. Giga lipa z siłą. Bloku nie mam już na tyle dużo, żeby się przed wszystkim bronić. Życia mam tyle, że mogę od jednego kryta dostać w pizdę. A damage'a mam też tyle, że potrzebuję 10 uderzeń, żeby kogoś zabić. Dograinduję to jakoś, nie, ale... Wiem, że jak dam w siłę, to mi podskoczy damage razem z bronią. Ale to dobrze tak w nią załadować, żeby od razu wejść na nową broń, nie? Przy okazji. Kto będzie teraz bossem? Teraz będzie magik chyba, nie? Albo go po kasku bije, nie? Smerfa jebanego. Pak przyjmuje na łeb, stary, jak smerfetka filty do mordy. Co? Coś ty powiedział? Właśnie dlatego u mnie na kanale nigdy widzowie nie ma reklam. Bo żadna poważna firma się nie podpisze pod takim wulgarnym kontentem. No, dobry ten, dobrze jest. Fajnie, jeszcze chipę dostanę, nie? No. Powiedz mi tylko, że to nie jest turniej. Ale gold odłożony, stary, od trzech turniej, nie? To najważniejsze. Pokaż, ja mam broń, która bije 20 do 60, a mogę dać sobie 30 do 90. Dawaj ją. Dwadzieścia sześć koła. Co, już taki mogę stary hełm kupić? Czemu te rzeczy są takie randomowe w wyglądzie? Kupiłem sobie cały najlepszy set, jaki jest. Tessa. Wizard. No, jest wizard.
700 defa mam, ale koks. Nie ma sensu tej broni enchantować, bo teraz moim celem będzie szybko wymienić broń. Co ten czar robi? Chyba mi siłę zmniejszył, nie? Oho. Ale ja mam zbroję, co pasuje widzowie pod mój wąs kolorystycznie. Ja walę takie małe hity? Jeden defa, essa. Czemu ja takie małe hity walę? Teraz trzeba w siłę mocno sprogresować, bardzo mocno. Ja nawet nie wiem, czy nie było dobrze teraz dojebać szybko 60 siły. Czego używasz, żeby odpalać te flashowe gry? Internetu. Serio, w przeglądarce gram. A go młotkiem okładam po tym tępym cymbale. Musiałam Amandę namówić, że zagra w Sword and Sandals. Amanda nigdy nie grała w to. Patrzcie, co oni są tanki. A nie potrzebuje staminy więcej, myślicie? No nie, no typy są totalnie tanki. To jest ten słynny bokser czołgista, chyba tak. Jak wolę nie quick attackiem, to go odpycham, więc... No ile typ ma potek, no! Sześć defa. Oho, miecz. A to nie jest chyba jakiś dobry, nie? Ty, ile ty ma defa? Ta, tą procą, no to możesz mi stary konia zwalić co najwyżej. Gram se na nodze. Ty, zajebiście, a mogę sobie tak usiąść i... Ta gra jest tak prosta w obsłudze, że ją z nogi obsługuję. Chyba będzie trzeba Agi trochę tak podbić. Ile Agi jest dobrze mieć na woju? Tak z 15? Co za irytujący typ. A to jest ksiądz! Okej. Okay. 4 defa. Chociaż to. Nie no, kolejny będzie skakał. No i to jest szybki duel, taki lubię najbardziej. Essa. Ręka ucięta za pomocą młota. 4 defa, kolejny. Aha. To niezły. Olimpijczyk, kurwa. No jak ja mam z takimi typami walczyć wojem? Powiedzcie mi. Nice. Cztery defa. Maga to po prostu trzeba stankować i tyle. I powinno być git, nie? Ale po cymbale dostaje śmiesznie, pa! Jezu. No irytujący są ci łucznicy. Essa.
Jest, boss. 26 defa ma, o chłopie. Pięćdziesiąt osiem, 67, 74. Odepchnięcie, okej. Łuk. Chyba już będzie okej, tak mi się wydaje. Chyba go już porobię. Stankowałem jego initial damage. Chodź, frajerzy, na kosy. O kurwa. Ta, tak go dypnąłem, że nie trafił. Ty ma za krótki miecz. Ale go na S się robię. Potrzebuję im mam więcej staminy, tym więcej regeneruję po śnie, nie? Chyba zawsze regesz 25%. Aha. To ile się dostaje staminy na level? U kopa zajebałem na koniec. Essa. Nawet levela nie dał. Walę full siłę chyba teraz. Nie, tylko nie łucznik. Nie! Łucznik bard. To ma chyba jakiś dobry łuk, nie? No nie, no stary, przyrzek, ja tu będę trafił łuczników. No nieźle. 28 siły. Jaką broń bierzemy? 36. Jakbym wziął 8 plus... Jakbym dwa levele zajebał w siłę do 21, to bym kupił, kurwa, Spiked Maula. Co o tym myślicie? Ej, ja bym zobaczył sztuczną inteligencję, która uczy się grać w Sword and Sandals i zobaczyć, jakby to najbardziej zoptymalizowała. Nie? To byłby ciekawy eksperyment. Mechaniczne uczenie się i zobaczyć, co by wymyśliła. Dobra, full siła. 84 było. Upgrade'uję broń, która bije 30 do 90 na broń, która bije 50 do 150. 2,1, 3,7 golda kosztuje. Nie no, to jest przeznaczenie. 62k? Jezu. Jak długo będę tą broń nosił, jak myślicie? Chyba długo, nie? Ja bym chyba ją zenchantował. Slave Driver. 20 defa, 4 agi. Ty, no przecież go trafiłem chyba. Aha, pozdro. To niezły, kurwa, typo. Dobry turniej. Ty mnie złanszotował prawie, nie? To nieźle. Chyba musimy w Vita zainwestować, co? No przecież ty mi kryta daj mnie zajebie zaraz. A, atak za 3. Aha. Oho, ej, mamy lipę. Aha. 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 Zajebił mnie. Ale hessa. Ale hessa. Tu się do 42 poziomu gra, nie? Tak, Janusz, stary fan BDSM, jak wygląda teraz, nie? W metalowej klatce. Magia podciąganie zbrojki by się przydała. To do sypialni. Dzień dziwa zaśpiewa tango.
Zaraz jego głowa kurwa zaśpiewa, wiecie co innego? Co może jego głowa zaśpiewać po odcięciu? Jego głowa zaśpiewa: wstań, powiedz, nie jesteś sam. Rotę. Wiecie, że kiedyś, to tak na czasie, nie? Wam powiem taki żarcik. Kiedyś była taka akcja w jakimś supermarkecie, że były znicze z melodią muzyczną, która grała, no nie? Zajebisty pomysł. Stawiasz na grobie komuś znicz z jego ulubioną piosenką. Tylko wiecie, co było, kurwa, właśnie tą piosenką? Phil, wstań, powiedz, nie jesteś sam. Czaisz? Idziesz do trupa na grób i stawiasz mu znicz z piosenką wstań, powiedz, nie jesteś sam. No kurwa tak, jesteś na pierdolonym cmentarzu, nie? Wokół też są martwi ludzie. Żaden nie może wstać, ale każdy mógłby powiedzieć, że nie jest sam. To było ich troje. Dobra, no whatever. Kto takie muzyki słucha normalne? Ty ma 1300 życia, co jest? Dobra, to jest jakiś leszcz. Ale gierka zacina. Ale go po mordzie kładam. Ale totalny leszcz przeciwnik, nie? Ale on ma broń fajną. Easy. Widzowie, w co idziemy teraz z levelem? 24. Ej, w co idziemy? 2 stamy, 2 agi. Agi do poruszania się, mówicie? Ja bym poszedł 1 wit, 1 agi. Ja bym poszedł 3 agi, żeby się trochę sprawniej poruszać po mapie. Ile ja mam tego agi? 6, a już mam całkiem dobrą szarżę, nie? Na pewno energii potrzebuje trochę. 2 punkty w energię daje. I 2 w siłę. Janusz Polak idzie na po mistrzostwo. Oho, ty ma miecz. O kurwa. Czarodziej. Oj chuj. 26k w pizdę. Dawaj 2 agi i 2 siły. 24. O, kupujemy nowe pancerze czy oszczędzamy? Janusz BDSM, stary. Za 100 koła 50 pancerza, pierdolę. Za 200 koła, stary, 60 pancerz, chyba ich pojebało. Pa jakiego wąsacza, a on jest ślepy, to jest ślepy cyklop, stary, ma, nie ma źrenicy. Ma tylko białko. Ty ma ataku dużo. Oho! Czy on mi właśnie kryta za 500 zadupił? No to pozdro. Uff. O! O, hopie. Ale było blisko. O, było ciężko. Nie no, te miecze pojebane totalnie. Potrzebuję trochę więcej ataku, żeby zaczynać szarżą. Dobrze, że mam tą broń na enchancie. Tu mu stagery dobre dałem.
dwa Agi, chyba będę sięgał szarżą, no. Dobrze mówicie, widzowie. Dwa Agi, chyba sięgnę szarżą. Jest Frakles. Co on ma? 30 ataku? Pod charyzmy. Dobra, to jest zjeb jakiś. Kurwa, nie, jeszcze dwa, widzowie. Kolosus. O! O kurwa! Ile on tego ma? O kurwa. Ja pierdolę. Ja pierdolę. No nie. Janusz Polak na 25 się wydupił. No nie.